Witam. W dzisiejszym odcinku opowiem o dziurach fabularnych w Naruto. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający i nie mam żadnego porównania z dziurami, które nadawałyby się na YouTube. Po prostu jesteście wspaniali. Zanim zacznę opowiadać o dziurach fabularnych, może najpierw wyjaśnię, o co z nimi chodzi. Plot hole, bo tak najczęściej są one nazywane, jak czytamy, to określenie każdej zauważalnej niekonsekwencji w prowadzeniu fabuły lub założeniach świata. Na przykład znalezienie się postaci w miejscu, gdzie zgodnie z fabułą nie powinna być w tym momencie, działanie sił nadprzyrodzonych lub maszyn w sposób sprzeczny z wcześniej opisywaną mechaniką. Ja dodatkowo dodałbym tu jeszcze jeden rodzaj dziur fabularnych, które świetnie znamy z Naruto. Mam tu na myśli te rzeczy, które zostały przedstawione po macoszemu, tak by fabuła mogła iść dalej. Będę po prostu informował was, kiedy jest to moja opinia, a kiedy rzeczywiście w Naruto był plot hole. Edo Tensei Orochimaru. Jest to technika, która została przedstawiona nam dość wcześnie, bo już w pierwszym Naruto w odcinku 69, a później stała się główną atrakcją na wojnie w Shippudenie. Nie od dziś wiadomo, że Masashi wprowadzał do Naruto najróżniejsze rzeczy, których później się nie trzymał i nie było inaczej tutaj. Chodzi konkretnie o trzecią trumnę. W momencie, w którym poznaliśmy Edo Tensei, nie było zbyt wiele wiadomo, ale zostało to przedstawione tak, jakby Hiruzen przerwał przywołanie czwartego Hokage. Problem w tym, że później, gdy zostało nam przedstawione działanie Edo Tensei, zostało powiedziane, że dusza przywoływanego musi znajdować się w tak zwanym czystym świecie, tak jak mówiłem w moim odcinku jakiś czas temu. W skrócie, Minato został zapieczętowany, więc nie mógł się znajdować w czystym świecie. Edo Tensei nie miało prawa zadziałać już w momencie samego przygotowania. Jest to jak najbardziej plot hole fabularny. Walka Kakuzu z Hashiramą. W sumie zanim w ogóle rzeczywiście poznaliśmy prawdziwą potęgę Hashiramy, nie wiedzieliśmy o nim zbyt wiele. Był tam uznawanym shinobi, założycielem wioski, ale szczerze mówiąc raczej większość się tym w ogóle nie przejmowała. Dodatkowo po stronie Kakuzu zostało powiedziane, że walczył on z Hashiramą i przeżył tą walkę. No cóż, to niezbyt dużo informacji, ale gdy zna się potęgę Hashiramy, to ta walka wydaje się być absurdalna. Przedstawienie Kakuzu było moim zdaniem kiepskie, bo gość był naprawdę cholernie potężnym przeciwnikiem, ale nie miał nawet 20% siły Hashiramy, więc pojedynek, w którym ci dwaj stają do walki, mogłaby co najwyżej wyglądać jak pstryczek Tsunade w stronę Naruto. Być może kiedyś taka walka zostanie nam przedstawiona, choć jest to bardzo wątpliwe. Póki co jest to moja osobista opinia, że jest to kompletna dziura fabularna, niemożliwa do przetrawienia. Tajemnica pochodzenia Naruto. W tej kwestii wszystko poszło nie tak. Już od początku karmiono nas samymi niewiadomymi. Nie wiedzieliśmy, kim są rodzice Naruto. Większość mieszkańców nie pozwalała zbliżać się swoim dzieciom do Naruto, bo ten miał w sobie zapieczętowaną ogoniastą bestię. Hiruzen praktycznie nie dbał o Naruto. Przynajmniej ja bym tego nie nazwał dbaniem, gdy pozwalasz, aby dziecko było samotne i wytykane palcami, a krótki epizod o tym, że Hiruzen się przebiera za kogoś innego, żeby potowarzyszyć Naruto, gdy ten chce się dowiedzieć, kim są jego rodzice, to jakiś żart. Naprawdę wszyscy mieszkańcy potrafili nienawidzić małego chłopca, ale dosłownie nikt się nie wyłamał przez tyle lat, żeby powiedzieć mu, że ma w sobie Kyubiego? Już nie wspominając o tym, że bardzo łatwo można było połączyć kropki, aby stwierdzić, że Minato to jego ojciec. Wyglądali praktycznie tak samo, a szczerze wątpię, że ktoś nie zna Hokage. Mało tego, jest jeszcze jego nazwisko, Uzumaki, a jak dobrze wiemy, klan Uzumaki został zniszczony ze względu na ich potęgę, dlatego nadawanie mu takiego nazwiska wcale nie pomagało go chronić, a raczej wręcz przeciwnie. Jest to dziura fabularna, jakich mało w Naruto, ale znajdzie się jeszcze kilka perełek. Minato i tryb Kyubiego. Wiele, naprawdę wiele osób nie uznaje tej mocy Minato. Patrząc jak na wojnie, po prostu w ciągu zaledwie kilku chwil odpalił ten tryb. Gdzie kilkadziesiąt odcinków wcześniej mieliśmy sytuację z Naruto, który się męczył, żeby w ogóle zacząć trening opanowania Kyubiego. Ja też należę do tej grupy, która nie uznaje tego trybu w wykonaniu Minato, ponieważ to pluje totalnie na cały ten trening, który przeszedł Naruto, ale w tym przypadku jest to nieco uzasadnione, o czym się dowiedziałem pisząc ten odcinek. Otóż gdy Hiruzen próbował zapieczętować Orochimaru, wypowiedział takie zdanie: ci, których dusze zostały uwięzione za pomocą tej techniki, nigdy nie pójdą do nieba, lecz zostaną skonsumowani i będą cierpieć wieczne męki w żołądku Boga Śmierci. Dusze zamykającego i zamkniętego, związane ze sobą przez swoją wzajemną, obopólną nienawiść, pozostaną w stanie wiecznej walki. Jeśli to było respektowane, to można by to jakkolwiek zaakceptować, ponieważ przez lata, w teorii, Minato walczył z połówką Kyubiego i być może go pokonał, a więc w ten sposób też
też opanował, tyle że to bardziej teoria, bo przedstawienie opanowania tego trybu było po prostu bardzo, bardzo kiepskie, ale to tylko moja opinia. A co wy o tym myślicie? Naruto Healer. Proszę Państwa, dostaliśmy najbardziej absurdalną moc wszechczasów. Naruto i Sasuke nie dawali sobie rady z przeciwnikami, więc musiał pojawić się magiczny mędrzec z 6 ścieżek, który po prostu dał boosta jednemu i drugiemu od tak, argumentując to tym, że są wybrańcami do zakończenia tych ciągłych sporów. Jak absurdalne by to nie było, to spokojnie, będzie jeszcze gorzej. Gdy Gai użył 8 bramy, powinien naturalnie umrzeć, ale Naruto jakimś magicznym cudem go leczy. Później robi coś bardzo podobnego jeszcze raz. Gdy Kakashi traci oko po tym, gdy Madara mu je zabrał, to Naruto po prostu kładzie mu dłoń na oku i elo, Kakashi może od teraz normalnie widzieć. Czy ja coś przyoczyłem? Co tu się stało? To nawet nie moja opinia, po prostu bardzo sobie zagranie na pozostawienie lubianych bohaterów przy życiu. Kabuto nie zdobył DNA Jirai. Nasz Ero Sanin nie został wskrzeszony na wojnie, dla mnie to osobiście plus, z tego powodu, że jego śmierć była bardziej znacząca i nie zepsuli tej postaci, ale to było naprawdę dziwne. W Naruto latają meteoryty, ludzie chodzą po wodzie, potrafią po prostu wszystko, co jesteś w stanie sobie wyobrazić, ale blokuje ich ciśnienie w wodzie? Tutaj nie jestem do końca pewny, czy historia z Boruto nie wyjaśnia braku ciała na dnie zbiornika wodnego, ale to w zasadzie nie ma znaczenia, bo nie chodziło o samo ciało, a o to, że nie udało się go stamtąd wydostać. Nawet jeśli, to Kabuto i Orochimaru mieli milion różnych okazji, aby zdobyć DNA Jirai. Walczyli z nim w pierwszym Naruto. Jiraiya stracił sporo krwi w walce z Painem. Przez lata Orochimaru był z nim w drużynie. Jakim więc cudem byli w stanie wskrzesić Deidare, który po użyciu C0 po prostu wyparował, a już gościa, z którym mieli do czynienia wiele, wiele razy, już nie. Śmierć Hashiramy i Tobiramy. Bez wątpienia pierwszy Hokage był jednym z najważniejszych bohaterów tego uniwersum. W końcu to przecież głównie dzięki niemu powstał cały zamysł wiosek. Nie inaczej było z jego bratem, który też poświęcił dużą część swojego życia wiosce. Finalnie nie wiemy kompletnie, jak zginął Hashirama, a Tobirama walczył solo z 19 no-name'ów i Kinkaku, który bądźmy szczerzy nie dorastał do pięt Tobiramie. Wychodzi na to, że najpotężniejsi ninja swoich czasów zginęli w niewiadomych okolicznościach, bo jak nazwać wyjaśnionym śmierć Tobiramy, który miał tak naprawdę jednego przeciwnika, bo nieważne jak dużą liczbę ninja bez żadnych konkretnych umiejętności postawicie, to nie robi to żadnego wrażenia. Dać przykład z anime? Proszę bardzo. Minato sam jeden na wojnie pokonał 1000 shinobi. Wow, świetnie, naprawdę wyśmienity jegomość, tylko co z tego? Madara na wojnie w Taijutsu też pokonał wielu ninja, którzy równie dobrze mogliby stać w miejscu, bo przecież byli tam tylko po to, by zginąć. Ten plot hole będzie boleć tak długo, aż nie zobaczymy ekranizacji śmierci tej dwójki, na co bym nie liczył. Prawdziwa siła Jirai. Okej, czas na matematykę. Jiraiya stwierdził, że jest najsłabszy z trójki Saninów. Orochimaru był w stanie walczyć z Naruto w wersji z 4 ogonami. Tymczasem Jiraiya został prawie zabity przez Naruto z 3 ogonami. Póki co wszystko się zgadza. Ale Itachi dwukrotnie pokonał Orochimaru, raz zwykłym spojrzeniem, drugi raz za pomocą Susanoo. Tymczasem będąc kompanem w postaci przepotężnego Kisame, bał się Jirai? Wiadomym jest, że czasem może być tak, że postać A wygra z postacią B, ale przegra z postacią C, którą postać B pokonała, bo akurat ich umiejętności będą się dobrze kontrować i tak dalej, ale please. Jiraiya kontra Kisame i Itachi? Moim zdaniem nie miałby nawet szans w starciach 1 na 1, ani z Itachim, ani z Kisame, a to dopiero z dwójką. Jest to zdecydowanie plot hole fabularny. I ostatni przykład. Sakura dogoniła Sasuke i Naruto pod względem siły. I to już na tyle w tym odcinku. Jak widzicie, niektóre dziury są poważne, niektóre mniej, w każdym razie istnieją. Nie jest to co prawda nic dziwnego, choć ciekawie jest o tym porozmawiać i zobaczyć proces tworzenia historii, który składał się z wielu, wielu lat, po czym część rzeczy została zmieniona, część olana, a część pewnie kompletnie zapomniana. Nawet całkiem możliwe, że ja w tym odcinku pomimo researchu coś pominąłem i palnąłem gafę, więc jakim cudem taki Masashi miałby nie walnąć jakiegoś błędu po ponad dekadzie? No cóż moi mili, jeśli interesuje was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!